Trochę jak Skoda brzmi, nie? Taka 120. Siedzimy, proszę Państwa, już w kabinie Saaba 9. Jaki to ma symbol w ogóle? To jest Saab 99 z roku 1983. Czyli mój rocznik, można powiedzieć. Najlepszy. Kto się trzyma lepiej? No chyba ten Saab. No, ale nie dobra. Przesadzaj. Proszę Państwa, to jest mój pierwszy kontakt tak naprawdę z Saabem. Ja już w ogóle z tym rocznikiem. To przede wszystkim. Wszystko jest w tym samochodzie inne, nierzadko dziwne, bym powiedział. Tu nawet drzwi są jakoś tak inaczej wyprofilowane, co zaraz pokażemy. Jest specyficzny dźwięk. Zobaczcie, jak wygląda deska rozdzielcza. Teraz jedziemy pod słońce. To może zaraz coś się zmieni. Tam mamy też fajne radio. Fotele. Takie no Saaby, Saab, czyli lotnicze, tak można powiedzieć. Saaba kojarzę też z funkcją Night Panel, która pozwalała wyłączyć podświetlenie wszystkiego oprócz prędkościomierza. Tutaj pewnie jeszcze tego nie ma, albo już jest, nie wiem, zaraz może zobaczymy. Za kierownicą tego Saaba znany Państwu z kanału Piotr Bernas, właściciel niejednego klasyka. Dzisiaj jest to już nasze trzecie nagranie. Wcześniej kręciliśmy kolejny film z jego W140, potem W126. No i teraz jedziemy Saabem, który na kołach, proszę Państwa, przyjechał tutaj ze Szwecji, ale tą historię to pozwolę Piotrkowi rozwinąć, jak się zatrzymamy. Jak się jedzie, Piotrek, tym samochodem? Słuchaj, no samochód jest specyficzny, wiadomo, stary klasyk, ale w pełni sprawny, wszystko działa, no. Ale czy w sposób jazdy, jakieś odczucia są inne niż w normalnych samochodach, że tak się wyrażę? Wiesz, Paweł, ja lubię klasyki, ja jeżdżę trochę klasykami, może nie tak, no, tam, że jeżdżę, no wiesz, jakoś nie robi dla mnie to, ktoś, kto by wsiadł ze współczesnego samochodu do takiego, to no. Pewnie by się poczuł naprawdę dziwnie, natomiast na mnie to nie robi wrażenia i wręcz podoba mi się jazda tym samochodem. Wielokrotnie nowy samochód, jakiś współczesny samochód stał w garażu, a ja robiłem sobie wycieczki tym samochodem, jakieś sprawy załatwiałem w Radomiu właśnie jadąc Saabem. Aha. To pięknie. Czyli prowadzi się bardzo ładnie, oryginalny przebieg, a to powiemy zresztą. No właśnie, zaraz ale to powiem, że jak powiedziałem, to przebieg oryginalny 156 tysięcy, także na 83 rok to wydaje mi się, że to jest znikomy przebieg. Nie, no pewnie, że tak. Wszystko jest w oryginale. Samochód, tak jak Paweł wspomniał, przyjechał ze Szwecji, przyjechałem tym samochodem osobiście na kołach, czyli przez Szwecję na promem do Świnoujścia i ze Świnoujścia 750 km przyjechałem do domu i nic nie zostało dotykane. Jeszcze nie wymieniłem oleju, nie wymieniłem nic. Tak naprawdę to ten samochód przyjechał na jesień. No. Ja go postawiłem w garażu i to są jego teraz pierwsze kilometry, które robi. Ekstra. No tam jakieś tam przejażdżki były do Radomia, tak jak wspomniałem, natomiast no, też mnie nie było przez zimę, także samochód po prostu ani nieczyszczony, ani nieprany, ani nieszykowany, po prostu tak jak go zakupiłem. A kupiłeś go osobiście? Tak, osobiście. Tak od właściciela? Od właściciela, czy to było osobiście przez... kupiłem ten samochód także. Świetnie. O, tutaj proszę Państwa podjeżdżamy i mamy od razu Piotra Kowalskiego, którego doskonale znacie z kanału. Weź te kluczy. Jedziemy sobie dalej, proszę Państwa. Piotrek, czy my mówiliśmy, jaki tutaj jest silnik w tym samochodzie? Silnik jest dwulitrowy. Powiem Paweł szczerze, że ja też niewiele wiem o tych Saabach. Aha. Także no nie chciałbym tu się nie wiadomo jak wypowiadać. Natomiast no to co wiem, no tak jak mówię, no kupiłem go od Szwedki. Szwedka to mi się kojarzy z Modelonem H z rozmów kontrolowanych. Ale... Także, no... Kupiłem go od Szwedki, także no, znalazłem go na internecie w Szwecji, a że czasami tam bywam w Szwecji, to po prostu trochę tam się orientuję w tych ich stronach internetowych. Zobaczyłem tego Saaba i powiem szczerze, że tak, wpadł mi w oko, ale z drugiej strony nie było jakiegoś tam wielkiego entuzjazmu. No. Jakaś tam była cena za tego Saaba i tak napisałem od niechcenia. Potem napisałem o cenie, czy może mi tam zejść z ceny, ona powiedziała, że tak. Ale ja też nadal nic nie odpowiadałem tej. No ona się po jakimś czasie do mnie odezwała, czy jestem nadal zainteresowany tym Saabem. Mhm. A ja wtedy uderzyłem w taki sposób, że po prostu no, ewentualnie mógłbym go kupić, ale jeszcze tą cenę, którą żeśmy ustalili, zbijam. No.
i po prostu kobieta powiedziała, że okej. Udało się. Także powiem szczerze, że w samolot wsiadłem o godzinie 6, poleciałem do prawie pod Malmo, wysiadłem, tam kolega po mnie wyjechał, pojechaliśmy do niej bezpośrednio, kupiłem Saba i o godzinie 1 tego samego dnia już kupiłem bilet na prom, także o godzinie 6 rano już byłem w Polsce, także wycieczkę sobie zrobiłem do Szwecji. Świetna przygoda. I... Piotrek, a czy no, masz go krótko, ale czy może już jest ten czas, kiedy możesz powiedzieć, że to jest fajny samochód i zostaje u Ciebie, czy raczej jest, Paweł, to jest przechodni taki? Powiem szczerze, że tak. Planuję go generalnie sprzedać, no bo nie można mieć wszystkiego. Rozumiem, czyli aż tak Cię nie zachwycił jak, nie, to nie w tym jak sensie, Eski, że, Mercedesy? Nie, nie w tym sensie, że mnie nie zachwycił. Natomiast no, jak widzisz, no, kupiłem dopiero Mercedesa. Mam tam jakieś pewne też, wiadomo, sprawy różne, które tam muszę robić. No. I czy mnie zachwycił? No po prostu fajny samochód, bardzo fajny samochód, ale no nie można mieć wszystkiego. Chciałoby się mieć i Syrenkę, i Warszawę, i Saba, i Fiata, ale gdzie to trzymać no, to jest nierealne po prostu. Pewnie. Weźmy z powrotem, przyjrzyjmy się, proszę Państwa, wnętrzu tego samochodu. Wyjątkowo przyjemny materiał w dotyku. Typowy welur. Welurek, właśnie, typowy welurek. Tutaj zobaczcie, jakie są drzwi, jakie są korbki do otwierania szyb. Dziwna klamka, dziwny podłokietnik, mały, bardzo taki skąpy. Tutaj mamy fajne, tak naprawdę, gumowe wycieraczki, które mi się podobają. Bo zwykle gumowych wycieraczek też nie lubię w samochodzie. Saba. No właśnie tak, mają logo Saab, więc bardzo fajnie. Skrzynia piątka, manualna, widzę. Skrzynia piątka, manualna, radio oryginalne, kieszonka na kasety. To zaraz tam jeszcze zajrzę z przodu, dobra. Kieszonka na kasety. O, jaka właścicielka kaseta mi zostawiła. Tutaj fajowo. 6 kaset. Z muzyką normalną czy ze szwedzką? Wiesz, to normalną w miarę jakoś, tak? Oczywiście z jakąś taką starą muzyką, no. ale fajną. Da się posłuchać. No i mówię, no nie znałem samochodu kompletnie. Tylko tyle, co go zobaczyłem na internecie. Jedna rzecz jest ważna, że jeżeli Szwedka powiedziała mi, że ma przegląd techniczny, to znaczy, że on jest sprawny. Czyli ten przegląd... No... To nie jest przegląd w Polsce, to jest przegląd techniczny za granicą, czyli po prostu samochody, które mają przegląd techniczny, są w pełni sprawne. Dlatego się nie bałem, zaufałem jej i trasę, przyjechałem, jak mówię, przez Szwecję kawałek drogi, natomiast potem ze Świnoujścia do Domnas, tutaj do Przysuchy, jest 700, prawie 50 km i ten Saab sobie bez problemu jechał. Zresztą teraz zademonstruję, kawałek przejdziemy się w stronę, no na głównej drodze, dobra, żeby Paweł zobaczył, jak to w ogóle... O, jak to przyspiesza! Że to jest normalny samochód do jazdy. O, panie kochany, bo jemu tak się chce jeździć? Skubaniec. I bardzo pewnie, nie? Się zachowuje. Nie ma normalnie żadnego samochód bujania. Się zachowuje. Jak widać, 80, proszę bardzo. Hamujemy, bez ściągania. Hamujemy, samochód jedną rączką się prowadzi. Normalny samochód do jazdy. Ja trochę będzie szumieć, bo są szyby potwierane, bo tu nie ma klimatyzacji. Spoko, ale spoko. Przymknąłem jedną swoją szybę. Proszę zobaczyć. No powiem Ci, że ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to chce jechać. Proszę zobaczyć, jak stówka, lecimy, no. Piąty bieg. Ale jaja. Także normalny, najnormalniejszy samochód do jazdy, zresztą. Rewelacja. Nie ściąga, nic nie wali, nic no nie właśnie, puka. No właśnie, no. Wiadomo, że to jest samochód z 83 roku. Ja nie sprawdzałem, czy są wyważone koła. No chyba dzisiaj to tam wyrównywałem, ale w tamtym roku, nawet nie wiem, w tym roku, bo to dopiero pierwszy taka jego wyjazd tak naprawdę z garażu w tym roku. Jak mówię, o, proszę, zobaczcie, rączki, puszczał z kierownicy, samochód sobie jedzie. Naprawdę bomba, no. To nie jest jakiś klekot, który po prostu się tylko toczy, jakiś tam typu, to jest szwedzki Saab. No, kiedy u nas się, jeździły Polonezy, się, no. Kiedy u nas jeździły Polonezy, Fiaty i tak dalej, które to faktycznie wszystko się trzęsło, jakieś Żuki w 83 roku. Taka była stylistyka, taka była wtedy technologia, ale proszę zobaczyć. Ja Państwu coś zademonstruję. Zatrzymam się na tym przystanku, bo będziemy wracać, no. Bo tam zawrócimy. Pięciobiegowa skrzynia biegów, tak jak mówiliśmy. Proszę coś zobaczyć.
hamujemy samochodem. Teraz on troszeczkę tak obroty ma do wyregulowania. Poczekaj. Proszę zobaczyć, odpinam pasy. Mhm. Proszę, informacja, że są odpięte pasy. O, jeszcze się świeci. Zapinamy pasy. Kontrolka gaśnie. To jest jakaś informacja po szwedzku, że są pasy odpięte. Każdy detal, każda spinka, wszystko, wszystko jest. Widać gdzieś tu spinki, od szpilkami no popięta, tak, pod sufitka. No i te słupki są troszkę tam sfatygowane, pewnie od słońca. Ale to są jakieś elementy, które można do tapicera dać i to oprzyć. Mhm. Tapicerka jest oryginalna, tu nigdzie nie odchodzi. Tutaj mówię, gdzieś szpilkami pospinali. W każdy detal, każdy szczegół, każda klameczka, każda, nie wiem, no i naprawdę bardzo fajny stan. Tu nic nie jest powdzierane, nic nie jest pościerane. Głośniki Saba, radio Blaupunkta z jakiejś z epoki. Tak jak powiedziałem, kasety magnetofonowe, 6 sztuk kieszeni na kasety, proszę zobaczyć. Czadowo. Czadowo. Naprawdę, rewelacja. Obrotomierz, wskaźnik paliwa, sanie mu troszkę teraz zmniejszę, bo to jest normalnie ręcznie się wyciąga z sanie. Mm-hmm. O, wyciągam mu sanie, tu mu zmniejszam sanie. Temperaturę pokazuję, stan kilometrów, tak jak mówiłem, 156 tysięcy. I to jest samochód ze Szwecji. Są odpowiednie strony w Szwecji, gdzie wpisuje się tylko numer rejestracyjny, bo ten numer rejestracyjny jest dożywotnio. To nie jest tak jak u nas, że się zmienia numery rejestracyjne, jak się zmienia samochód, tylko po prostu jest dożywotnio. Wpisuje się numer rejestracyjny i pokazuje wszystko, ile właścicieli, ile co i stan samochodu w przebieg. No to 83 rok, 156 tysięcy, to uważam, że to jest rewelacja. Czyli i tak można jak Paweł się spodziewać, że samochody ze Szwecji są pewniakami. No wiesz, jest możliwość sprawdzenia, to nie jest jak u nas. U nas w tym momencie jest CEPiK, już trochę się to pozmieniało, bo już, ale dobra, teraz zawrócimy. Ale wsiąść w samochód, którego się kompletnie nie widziało na oczy, kompletnie, ja przelew zrobiłem z Polski kobiecie w koronach szwedzkich. I wsiadłem ze Świnoujścia, przyjechałem, jak to się mówi. Wsiadłem na prom do Isztat, a potem ze Świnoujścia przyjechałem na kołach i to w nocy tym samym. Proszę jeszcze raz, naprawdę pokażę Pawłowi przyspieszenie samochodu. Trójeczka. On ma taki swój specyficzny dźwięk, wiesz, charakterystyczny ten samochód. Naprawdę fajowo. No i ciekawe doświadczenie, bo nigdy troszkę w sumie z Sabem nie miałem. Może zasunę tą szybę. Przepraszam, o tak, bo tak będzie ciszej. Piąty bieg. Proszę mi uwierzyć, że lecimy sobie 100 na godzinę. Na pełnym spokoju. Na pełnym spokoju, to nie jest piąty bieg. I super dla fanatyka marki Saab. Myślę, że całkiem fajna gratka. Dlatego, że samochód w pełnym oryginale i nie ma jakichś tam dużych oznaków korozji. Zresztą zaraz to pokażemy. No właśnie, przyjrzymy się co tam, co go tam naprawdę boli, a co go nie boli. Zagłówki specyficzne też ma, takie, no takie sabowskie. Typowo sabowskie. Taki po prostu. Modele. Jeżeli Paweł kręci pierwszy film w ogóle z Saabem, no to warto go, tak jak mówię, pokazać widzom motokroniki, bo też jest na pewno ciekawy samochód. Zresztą ja zacząłem, jak kupiłem tego Saaba, zacząłem wpisywać na internecie, na YouTube, jakie są piękne zloty Saabów w Szwecji. Oni się lubują w swoich Volvach, lubują się w swoich Saabach. No na pewno. Przy ogromne imprezy się odbywają tam w Szwecji, zloty Saabów, ale to na kilka tysięcy samochodów. Ja nawet nie przypuszczałem, że te samochody są normalnie jako jak to się mówi, kampery. O kurde. Do bagażnika wkładają takie jakby nadbudówki, to wystaje, jest nadbudówka nad całym dachem samochodu. No super, świetna sprawa i specyficzna. Proszę sobie. To tą BM-ką to on tam chyba próbował. Nie wiem, co on chciał zrobić z tą BM-ką, ale no tak trochę ryzykowny manewr chciał wykonać. No i wykonał, widziałem. I wykonał. Także Saabikiem wracamy na. Ale tam są wężyki takie podciśnieniowe, to wszystko jeszcze nie przeglądane było, także. No dobra, Saab zaparkowany. Piotrek, obejdźmy go proszę, pokażmy go przede wszystkim tak w pełnej okazałości. Zaraz wrócę do drzwi, bo drzwi są tutaj w tym samochodzie no takie charakterystyczne, jak tak dla jak Paweł powiedział, trochę przypomina Skodę 105 chyba, tak? Co była setka, z dźwięku setka. Tak też trochę. Ale to powiem. Jeszcze tak a propos tych podobieństw, to trochę Dacia mi przypomina teraz tak z boku, jak na niego patrzę. Z tyłu trochę Peugeota jakoś tak. No mówią na takiej mieszanka, że to jest krokodyl. No krokodyl, tak, no to słyszałem. Drzwi, proszę Państwa, klamka jaka fajna tutaj ze schowanym tym, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, otwieralnikiem. Dźwięk drzwi
bardzo fajny. Proszę czuć, że te drzwi są bardzo solidne przede wszystkim, a powiedziałem już Państwu, że są dziwnie wyprofilowane i są, zobaczcie, o tutaj aż zachodzi sobie tak do dołu. I te drzwi, zobaczcie, po zamknięciu one tam dochodzą nisko do progu. Otwieramy tył. Otwieramy tył. Tutaj moja woda konieczna dzisiaj. Wyjmę, poczekaj, plecak. Lepiej to będzie wyglądało. Gimbala też przełożę. Dobra, otwieramy drzwi tylne. Tutaj jeszcze zobaczcie jakieś symbole szwedzkiego producenta. Otwieramy. Tutaj boczek, powiem Ci, że ten podłokietnik dziwnie taki mały. Tutaj jak dla dzieci normalnie, ta klameczka taka. Wydaje się, że to jest nawet nie służy jako podłokietnik, tylko po prostu jako klamka taka do ciągnięcia, no, zamykania drzwi. No. Nie bardzo to jest podłokietnik. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, jakie są piękne welury, bez żadnych przetarć, bez niczego. No robi wrażenie, naprawdę, to wszystko. Ten słupek tylko tam z tyłu, który pokazywałem Pawłowi wcześniej, że tak chyba od słońca, tam gdzie pasy... Oryginalne wycieraczki Saba, klameczki Saba. O, proszę bardzo. Piotrek, wspomniałeś o głośnikach, że to są, te głośniki to nie są jakieś tam samoróbki domowe? Paweł, nie znam historii, natomiast widzę, że to są głośniki Saba założone tutaj. I kiedyś widziałem też w internecie, że faktycznie takie głośniki były montowane. Mhm. Czekaj, ja sobie zasiądę, dobra? Do niego wsiadam. I siedzę. Aha. Kierownica jest rzeczywiście, bo tak mi się wydawało, jak jechaliśmy, że ona jest trochę tak pochylona, nie? Do przodu. No specyficznie się tu siedzi, naprawdę. No ciężko powiedzieć, żeby to było jakoś super ładnie zaprojektowane, ale na pewno oryginalnie. No, to już mówię, kwestia gustu. Każdy ma, są różni faniatycy różnych marek i nie wszystko się wszystkim musi podobać. Jasna natomiast sprawa. Ktoś go projektował, ktoś go wymyślił, są fankluby tych samochodów. No, jest to, jak to się mówi, no, zniknęły z rynku, więc... No właśnie, no nie ma Saba. Nie ma, no. Tu mamy odpalanie, to też proszę jest sobie, proszę zwrócić sprawa. Uwagę, że wszyscy, którzy oglądają ten kanał, niech sobie przypomną, czy po prostu skojarzą, czy gdzieś na ulicy widzieli Saba 99 mijającego ich, czy gdzieś zaparkowanego, czy coś w tym rodzaju. Ja tylko powiem Ci, raz w Sopocie widziałem, stałem obok niego i to jest druga sztuka, obok której w ogóle stoję. To był, jak mówię, to zakup był nieplanowany, to nie było jakoś tam polowane, po prostu zobaczyłem go na internecie właśnie na szwedzkiej stronie i pod wpływem chwili z panią tam się, jak to się mówi, zrobiła mi odpowiednią cenę i oddała mi w pełni sprawny samochód. Z całą historią, oczywiście wszystkich przeglądów technicznych, wszystkich jakichś tam z papierami nawet od zakupu. Mhm. Dobra, to tu ucinam. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do bagażnika. Tu zamykamy drzwi. Jeszcze zanim przejdziemy do bagażnika, bo chciałem, byśmy rozmawiali tu z Pawłem, proszę zobaczyć, jak te drzwi się zamykają po prostu. One same się zamykają. Ciężarem. No. Proszę zwrócić uwagę, po prostu ciężarem drzwi się drzwi. Ale jaki fajny dźwięk. Dźwięk, jest, no. Także... No i, ja już to powtórzę, on sprawia wrażenie bardzo solidnego auta. Jest tak jakby solidnie zmontowany, gruba blacha i tak dalej. To co, otwieramy, o tu jaki dziwny, zobaczcie, pstryczek. Taki pod rękę, nie? Żeby za niego jeszcze łapać i... Ja kiedyś zobaczyłem tą naklejkę, tutaj ten 5 Speed. Mhm. Myślałem, że to jest, ktoś sobie to nakleił, co to ma związek z tym Sabem. A to kiedyś też na internecie zobaczyłem, wpisałem, wygooglowałem, że taka wersja właśnie wychodziła, jakiś tam 5 Speed. No może chodzi o skrzynię, nie? A może nie? Bagażnik. Tu jest koło z prawej strony. Tu jest koło. No tak to się jeszcze nie spotkałem. Dojazdówka. Żeby było montowane on z tej strony. On nie był sprzątany, on nie był czyszczony, to jest tak jak przyjechał, tak jak widać, no dojazdóweczka sobie tutaj, tu jest drewniana płyta, karnister to wsadziłem, bo tam coś, to są jego rewarki oryginalne, które w nim były. Fabrycznie. Jeszcze nie? Trójkąt, będę z nim wymieniał, a najlepsze jest to, że będę wymieniał w nim olej. Pojechałem do Ekonaftu do Radomia, zapytałem się, czy jest do Saba 99 z 83 filtr oleju, a panowie... Powiedzieli, proszę bardzo. Cyku, cyk. Cyk, cyk, jest filtr oleju. Także tylko teraz olej dokupić, także nie ma rzeczy niemożliwych. Ekstra. Jakiś stary dekielek mi tu kobietka dorzuciła. Jeszcze Saba, tylko jeden. I tu jeszcze mamy naklejkę, widzę, z jakimś szwedzkim napisem, ale nawet się nie podejmuję próby przeczytania tego.
Sub in my heart. Proszę bardzo. Cyku cyk, zamykamy. Klapa też. No. Fajnie. Wywietrzniki. Czyli co, przewietrzanie kabiny, tak? Tutaj jakieś. Cholera wie, bo tak. Tak, jak tak skodowsko wygląda, nie? Jakby tutaj chłodziło silnik z tyłu, ale z tyłu silnik jest z przodu. Podobna oczywiście. Sytuacja. Pięknie się to zamykało. Tu są te jedyne defekty, o których Piotrek... No ma takie przetarcia gdzieś, jak wspomniał. Mówię, no to gdzieś odprysk blachy, a się ten do lakieru. Mhm. No gdzieś jakieś przygody miał swoje w życiu, ale no to nie jest jakiś ulep, który jest oplepiony rdzą. O, tu jakiś pęcherzyk jest na nadkolu, mały. Ale tak poza tym, no to summa summarum, proszę ogólnie zwrócić uwagę, świetne, że jest... No. Jest i lakierniczo, i blacharsko, jest samochód naprawdę bardzo fajny. Wszystko równo się prowadzi, wycieraczki na światłach. No też nie miałem do czynienia z takiego typu samochodem. Nie brakuje żadnych, jak to się mówi, dekorów. No mhm. Pełny oryginał. Jak tak się przyjrzałem na spokojnie temu autu, no to zupełnie fajne auto. Zupełnie fajne auto i mówię, jeżdżąc nim po Radomiu, bez nie ma problemu. Osoby, która by się nie obejrzała. I całkiem żwawe, dwulitrowy samochód, który normalnie żwawo, no właśnie, który normalnie jedzie jak należy. Piotrek, pokażmy tą dwulitrówkę, bo jestem też ciekaw, jak tutaj otwiera się ta maska. Bo maska jest specyficzna. Dziwna. Trochę tam jest takich wycieków spod ciśnienia, ale to tam też go do umycia zobaczyć. No, proszę bardzo, ciągniemy za... Tak. Aha, i się... Dobra. Teraz, proszę Państwa, robimy tak. Podchodzimy. Przepraszam. Idę. Dobra. Nachylę się tutaj, odchylamy rygiel, maska nam idzie do przodu jeszcze i tak. Otwiera się w ten sposób. I co ciekawe, kawał skrzynia, motoru, nie? Skrzynia biegów z przodu. O, taki zestaw tutaj, jakby odwrotnie, nie? Wszystko tak jakby odwrotnie. No. Tu jakie, zobaczcie proszę Państwa. Nadkola, kielichy tutaj odsłonięte. Wszystko zdrowe, wszystko, nic nie, żadnej rdzy nie ma, wszystko zakamarki, wszystkie widać, proszę zobaczyć, no kompletnie zdrowizna. To nie jest jakiś tam porozwiały... Śmierdziel, nie? Tylko to jest fajny, fajny, zdrowy samochód. I to powiem szczerze, że silnik ma tu jest trochę upocony jakimś takim, ale generalnie to nie jest taki zapaćkany silnik, tylko wygląda całkiem świeżo. Myślę, że tak, no. Spójnie z całością, bez problemu. Zajdźmy jeszcze, ale powiedziałem. Zajdźmy z drugiej strony, co my tutaj mamy, a tu są bezpieczniki, tabliczka też starego typu, znamionowa, tutaj zbiorniczek, no i co, no to dobra, to co, zamykamy? Zamykamy. Ale kawał maski, no kurde, jak ona jest w górze, to jakby pół samochodu. Ale zwróćcie uwagę, że tu są takie rolki, na których ta maska za chwilę będzie jechać po tych. A, i ona wjeżdża tam sobie. Ona tam po prostu jakby wjeżdża. Mhm. Opuszczamy no maskę. I teraz wystarczy ją tylko pchnąć do przodu i samochód. No i mamy to. I mamy. Mamy tu jeszcze, przepraszam, też w Sabie był. Pani dorzuciła mi. Prospekcik, a właśnie, widziałem go. Prospekcik Saba. Miałem do niego zajrzeć. Proszę bardzo. No, fajna rzecz. Tak, i po prostu sobie... Gadżecik. Gadżecik, ale o, jak widać. I cabrio Saby, i no, na tamte czasy pięknie wyprofilowane fotele, takie same jak to, że są tutaj specyficzne. Kurde, ile zdjęć, fajne. Ile zdjęć, jakieś informacje jak po złożeniu siedzeń, aha, bo to jest po złożeniu siedzeń, ile mieści się no. Walizek w ten sposób, ile można wapakować w ten sposób. No taki, fajny no bajer. Dokładnie identyczny, no. Niczym się nie fajny bajek. Ten przód tak naprawdę to jest chyba najładniejszy element tego samochodu. O, tu jakieś sprawy techniczne, którymi się tam Saab wtedy chwalił. Jakieś pewnie rozwiązania, to mechanicy pewnie by wiedzieli o co chodzi. Zawieszeniowe, jakie zaciski, jakie to. No, coś musiało w tym być, skoro wydawane. Te samochody zawsze były inne, nie? No to są szwedzkie samochody. To nie jest kiedyś Saab, Volvo. To były samochody, które się kojarzyły z solidnością. No. Rzucimy ten gadżet z tyłu. Fajnie czysty w ogóle, zobacz. No bardzo, 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 no. To wszystko nie jest jakieś takie, wiesz, zapuszczone, to naprawdę, no. Radio sobie gra. Pal go, Piotrek, to zobaczymy. Ja tu się z tyłu ustawię, żeby go posłuchać.
Zaborska jakaś instrukcja. O, też fajnie wygląda. Jakieś tam dała mi. A, to instrukcja jakaś chyba, nie? Jakaś instrukcja. Ale fajna. No. Zdjęcie fajne, stare. 84. No. No także pani tutaj podawała tą rzeczy. I taką stertę papierów do tego Saba jeszcze. Historii? Historii, tam w różnych tam przeglądów, nie przeglądów, w różnych tam takich rzeczy. Także... A Piotrek, powiedz, ile warte jest takie auto? Wiesz co, ja nie mam orientacji kompletnie. Zielonego pojęcia nie mam. Wiem, ile w Szwecji za niego zapłaciłem, natomiast no... A nie, no u nas, nie? To... U nas nie wiem, no patrzyłem to i 10, i 12, i 8, i 9. Ja to myślałem, że więcej. Nie, powiem. Takie nie są jakieś tam specjalnie drogie, no wiesz. Spodziewałem się, że więcej, no ale dobra. Ale to wiesz, więcej 9,9 Saba nie znajdziesz, znajdziesz bardziej Saba 900. A, no tak. To są takie trochę nowsze i one tego, to jest 9,9, no to już takie naprawdę już na wymarciu. No. Dobra, no to okej. Widziałeś tę stację, gdzie się odpala? Nie, no wiem, między fotelami, no. A, no właśnie. No. Tak, tak, a to do końca, nie? Zostało w Sabie. No, aha, no to właśnie tak tego, no to tu jest ta specyficzne odpalanie no. Saba. No Skoda normalnie, nie? Parkujemy Saba, ale Piotrek pokazuje mi swoją kurtkę, zarąbistą zresztą, kupioną w Szwecji, motocyklówka, jak najbardziej. I tutaj taki mamy oto zestaw z Triumfem. Piotrek nie może trafić. Cyk. Dobre, a pokaż z tyłu. Zarąbista, no. No, trafiła się taka fajna kurteczka. Zarąbista. Naprawdę fajna, bardzo no. Mi się podoba. Skóra ta, prawdziwna, ta, nie? Made in USA. Fiu, fiu, fiu. No dobra, to co, wracamy? Ta, a tu jeszcze zobaczcie Państwo niewiadówka, która kiedyś tam gdzieś na chwilę się pojawiła, a teraz w przerwie
Pokazujemy. Tylko maluch cały czas jeszcze się nie doczekał do robienia haka. Aha. Ale już mam człowieka, który dorobi ten hak, także... Jakiś taki stary hak, taki epokowy, czy nówka będzie? Nowy produkt, znaczy nowy produkt. Z epoki, haki, ale z jakichś zapasów jeszcze. Kuma. Nówki sztuki, 200 zł. Tu jeszcze zobaczcie, kurde, proszę Państwa, jakaś lekarska torba. No, no, no. Fajowa. Jakiś fajny zamek. A to się otwiera jak? Bo tu się to w środku pokazuje, nie? O, czekaj, czekaj. Coś w tym deseń. Otwierałem kiedyś. No nic, no to tak czy siak zarąbista jest. O, teraz się ma tworzyć. Nie, coś nie chcę. Nie chcę współpracować, tak czy siak zarąbista torba. Torba jest pierwsza liga. Lamp to od malucha, to od malucha. Tu wszystko jest. Tu gazety, porcyrenek, mysek. Mamy. O panie, syrenka, no. To halogeny, filtry od syrenek. Srytka. Same gadżety syrenkowskie. No jak dla mnie przód jest najlepszy. Okej, okay, mamy to. To co, parkujemy go, nie? Aha, jeszcze przy Mercedesie. Miniaturka do filmu musi być. Cyk, momencik. Dobra. No co, parkujemy go wreszcie, nie? No co, można powiedzieć, że mamy film z Saabem zakończony, przynajmniej pierwszy, może będą kolejne. Może będą kolejne, zobaczymy, może na jakiejś wycieczce. Może jakaś wycieczka właśnie. Piotrek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i za pokazanie mi tego samochodu, bo to było ciekawe doświadczenie. I powiem Ci, że zaczynam się przekonywać do jego wyglądu, który wcześniej był dla mnie... No, uważam, nie do przełknięcia. Uważam, że warto było, dlatego że mówię, nie widzi się tego na co dzień. Nie widziałem na Twoim kanale, a też oglądam, też jestem jakby fanem. Także że śledzę samochody, które nagrywasz i na pewno to komuś wpadnie w oko i na pewno kogoś zaciekawi ten film. Myślę, że tak. Dlatego, że... Myślę, że tak. No dobra. Jeszcze raz dzięki, Piotrek, i do zobaczenia. Do zobaczenia.